No czegoś takiego to jeszcze nie widziałem. Geometria turbiny zrobiona z puszki po paprykarzu szczecińskim. Kia Sportage 2012 rok i klient mówi, że klapa jest cały czas otwarta. No i faktycznie tak jest. Tak jakby centralny zamek jej nie zamykał. Może nacisnę przycisk. O ten. Ale jak rozwiązać ten problem? Zaraz wam pokażę. Wystarczy, że schowam sobie kluczyk do szufladki. No i teraz już się klapy nie da otworzyć. Dlaczego to tak jest? Ponieważ jest to tak skonstruowane, że jeżeli mamy kluczyk przy sobie, to zawsze możemy otworzyć klapę bez otwierania centralnego zamka. Tak samo jest u mnie w Outlanderze i też myślałem, że coś jest zepsute. Tak to zaraz wyjaśnimy i będzie banglała. Piękna kijanka. Transporter T5 i co, mogłoby się wydawać, że cieknie, uszczelniasz na wale. Ale jak widać, niestety nie. Bo na całe szczęście, nie? Gdzieś tutaj wycieka. Chyba spod turbo cieknie, patrzcie. Także czasami coś się wydaje, a nie jest to. Tutaj tulejka mi została w skrzyni. Też przydałoby się, żeby była tutaj jednak, bo wtedy ona trzyma to osłonę. Tak analizując, czy ten przyrząd jest do czegoś potrzebny i w czymś pomaga, na pewno pomaga w tym, że jeżeli tu dokręcimy, to ten docisk nam tak jakby dochodzi do koła zamachowego i nie musimy po prostu tych śrub skręcać stopniowo. Tylko możemy sobie skręcić tak jak teraz do oboru i będzie to śmigać. Kiedyś w maluchu jak wymieniałem sprzęgło, odkręcałem na szybko i odkręciłem tak jakby te dwie śruby i wtedy pękła mi sprężyna w docisku. Także jeżeli odkręcacie sprzęgło, nie wiem, do wymiany uszczelniacza, to trzeba to stopniowo robić, bo potrafi to pęknąć. Aczkolwiek to był maluch, to wiadomo, tam części były zrobione. Nawet ryżu jeszcze wtedy nie było, to nie wiem, z czego oni to robili. Skoda Octavia 3 od Taxi Złotuwa. Co tu się dzieje? Światełko damy. O! Tam na górze jest filtr oleju do skrzyni biegów. No, czy nie jest to delikatna porażka? Cała skrzynia jest zalana, teraz będę musiał to umyć. Skrzynia to jest chyba DQ381, ale nie jestem pewien. Tak mi się wydaje, że to jest 381. To jest jakiś taki... jakaś taka... niby na Chiny czy na Tajwan, nie wiem. Tak czytałem przynajmniej. Taka podobno nie najlepsza skrzynia. Słuchajcie, zobaczcie jaka bogata Taxi Złotuwa. Skoda Virtual Cockpit, jakaś taka naprawdę chyba topowa wersja, Laurent Clement. I co tu się stało? Zgubił się zaczep do pasa, a zaczep jest tutaj. A klient zamówił po prostu drugi pas. Myślał, że ktoś to, nie wiem, jakoś wyciągnął, ale to jest niemożliwe, żeby to wyciągnąć. Także wystarczy tylko tutaj to przełożyć. Jakaś wada tutaj widzę jest, że to w ogóle jest w stanie tu przejść. Znaczy w sumie to jest tak przekładane w fabryce tędy, bo tu nie ma żadnego nacięcia. Także coś tutaj się przyblokowało i po prostu to wsunęło się. Ja ten pas posmaruję silikonem i może się już to nie powtórzy. Właściciel myślał, że klient gdzieś to urwał. Takie Volvo V50 w takim stanie, powiem wam, nie najgorszym nawet. Światełko. Oj. Dobra jest. I co się stało? DPF się zapchał. I czy mi się go uda przeczyścić, czy nie? Znaczy od tego, czy mi się go uda przeczyścić, czy nie, zależy los tego pojazdu. Bo klient chce go zezłomować. Nie chce go już wymieniać. Także próbujemy go jakoś umyć, nie wiem, wyczyścić, wydmuchać. Tutaj pękła ta plecionka, dlatego on się chyba nie wypalał. Sam DPF wygląda tak, no tam w rogach nie ma po prostu tych dziurek już, wszystko zapchane jest. Tak naokoło tutaj tylko jakiś taki delikatny przelot. Także no będę próbował to jakoś umyć i jeżeli się go uda umyć i wypalić, no to tak, jeżeli nie, to klient złomuje furacza. No niestety, takie są realia. Czas na wymianę amortyzatorów tylnych w moim Outlanderze. Widzę, że tutaj jest chyba taka poduszka przykręcona na dwie śruby. Odkręciłem to. Amortyzatory Kajaba uważam, że są najlepsze.
Z amortyzatorem jest jak z dupą, każdy ma swoją. Także jedni mówią, że jest najlepszy Saks, inni, że coś tam jeszcze. A produkowane w Czechach u naszych sąsiadów, także muszą być dobre. A dlaczego będę je wymieniał? Bo jak widać, z tego zrobił się taki bałwanek buli. Aczkolwiek nie czuję, żeby coś się nie trzymał czy coś w tym stylu. No ale jest wylany, to także trzeba go wymienić. Bardzo lubię, gdy autko ma nowe amortyzatory. Naprawdę wtedy się bardzo fajnie jeździ. Wycieków na razie brak. Tutaj uszczelniacze wymieniałem, także jest sucho. Wygląda to wszystko ładnie, oprócz tej poduszki. Wszystko jest w środku, także nic nie jest zardzewiałe. Japońskie auto, no nie ma co. Także tak, co mi jeszcze zostało? Wymienię sobie jeszcze przednie amortyzatory. Ponieważ gdy jadę i jest taki uskok, gdy koła dwa wpadają w dół, to jest takie stuknięcie i nie wiem od czego ono się wywodzi, bo wahacze są nowe, końcówki są nowe, łączniki są dobre, tulej i stabilizatory też są dobre, także zostają tylko amortyzatory, ewentualnie górne poduszki, także górne poduszki i amortyzatory są do wymiany. No i co? Tutaj coś mi przepuszczało i chyba przepuszcza dalej. Trzeba będzie chyba uszczelaczkę zmienić. Umyłem sobie tego DPF-a w środku. Nie wiem, czy to widać. Widać chyba. Ale czy to zadziała? Wątpię. Plecionka jest spawana. No tak powiem wam, dumny z tych spawów nie jestem, no ale tak wyszło. Ogólnie tutaj się takich rzeczy nie wymienia. Najczęściej to idzie cały katalizator. A katalizator kosztuje 10 tysięcy koron, także... Coś wam teraz pokażę. To jest fabryczny spaw tutaj, w tym miejscu. W tym miejscu nie spawałem. I tutaj spaliny uciekają. Znaczy to nie jest chyba oryginalny katalizator, także... O. No i tak to jest. Muszę to niestety tutaj zaspawać. A czas leci. Powiem wam, że taka wołowinka jest naprawdę bardzo przyjemnym samochodem do jazdy. Mógłbym nawet takim czymś jeździć. Wykonanie też jest takie nie najgorsze, nie najlepsze, ale lepsze niż w Outlanderze na pewno. Zobaczmy sobie teraz parametry. Teoretycznie według tych ciśnień to filtr jest pusty. Niestety jak jadę, to ta wartość dochodzi prawie do 300. Taki czysty, pusty filtr nie powinien chyba przekraczać 200, z tego co czytałem. Także no spróbujemy to wypalić, zobaczymy co się stanie. No i taka sytuacja, że tak, Delphi nie jest w stanie wypalić DPF-a, Bosch tak samo. Tutaj niby jakaś opcja jest, ale nie startuje, także nie wiem. Nie wiem co jest grane, ale naprawdę jest to czasami śmieszne, że tyle sprzętów za taki hajs i nie działają, no. Także no tutaj niby opcja jest, ok, klikam i nic się nie dzieje. Żadnego błędu, żadnej informacji, dlaczego nie chcę wystartować. W Boschu pokazuje mi, że jest niezidentyfikowany chyba sterownik, a w Delphi'u w ogóle nie mam opcji regeneracji filtra. O, coś się zadziało. Obroty 4000. No, nie mam żadnej informacji, czy ta operacja przebiega dobrze, czy źle. Co wam powiem, wygląda to naprawdę ok. Jest około 140 milibarów, więc jest ok, jest ok. Ale znalazłem też przyczynę, dlaczego ten DPF się zapchał. Przede wszystkim była tak, uszkodzona plecionka, ten łącznik elastyczny między turbo, to jest właściwie między katalizatorem a DPF-em. A drugi temat, to zaraz wam pokażę. A drugi temat jest tutaj. Jest pęknięty ten przewód dolotowy. Nie można tak jeździć, ponieważ wtedy jest większe zadymienie spalin, bo to ciśnienie ucieka po prostu. Także... To jest do wymiany. A, i jest jeszcze uszkodzony czujnik temperatury powietrza. To też jest ważne. No ale to nie jest tak ważne jak to. Tutaj... Przez taką dziurę w dolocie będziecie mieli bardzo duże zatemienie spalin. Ten DPF się momentalnie zapcha, także to nawet słychać jak się jedzie. Nie wiem, klient pewnie nie słyszy, no bo może nie jest mechanikiem, ma prawo. Także mam nadzieję, że jak to wymienię ten czujnik, to będzie śmigał ten samochodzik. Tak naprawdę to
ten silnik ładnie chodzi tutaj. Także szkoda go jeszcze złomować, o. Tutaj nawet widać. Mitsubishi Pajero 2013 rok, tak tutaj mam napisane w dokumentach. Miał taki zestawik wjechać na tył, ale... Ale robiłem podobne manewry w Nissanach, no i niestety no w Nissanach, znaczy może stety, albo niestety, nie wiem. Jak ktoś ma Mitsubishi to niestety, jak ktoś ma Nissana to stety. No w Nissanach są te śruby dużo lepsze. Tutaj w Nissanie jak natniemy ten łepek, to możemy tą śrubę przeciągnąć. Tutaj niestety ona się od razu urywa, jest taka miękka. Tutaj próbowałem przeciągnąć, no to się zaczęła nakrętka obracać w koło. Także no, śruby są masakryczną porażką w tym samochodzie. Powinna to być śruba twarda. No, także to nie jest wszystko, bo tutaj jeszcze są śruby. Aha. Tak samo zardzewiałe. Też piszecie w komentarzach, że te śruby wyciągacie wiertarką z SDS-em. Ja kiedyś próbowałem, ale wiertarka nie ma tej mocy, co przycinek udarowy, także... Może do jakichś mniej zapieczonych, tak, ale do takich zapieczonych fest to nie ma szans. Ogólnie to takie moje spostrzeżenie. Przecież to jest Mitsubishi Pajero, one są produkowane, ja wiem, 40 lat, 30. I kurde, że firma Mitsubishi nie potrafi naprawdę wymyśleć takiej śruby, która nie staje. Nie wiem, nie wiem. Czy jakiś zatrudnili tam mało latów, którzy po prostu tną koszty, ale jakie to są cięcie kosztów na śrubie? Jakie to jest cięcie kosztów? To jest żenada dla mnie. To powinno być zrobione, nie wiem, chociaż żeby ta chociaż tulejka była większa w wahaczu, no to wtedy ta śruba by się tak nie zastawała. To jest naprawdę, to jest dramat tutaj, co oni tu zrobili. Tyle lat mają doświadczeń. To jest Jeep Wrangler 2012 rok. I tak, tutaj wymieniałem olej z szynibiegów dynamicznie. Jaki to jest problem? Nie ma korka spustowego. Do tego sprzętu, co mam, Chińczyk dorzuca taką jedną złączkę. Czyli trzeba było włączyć ją tutaj, wpiąć, a drugą tam. No ale niestety jest tylko jedna, więc musiałem tutaj rozpinać te przewody, no ale pewnie Chińczyk, który zrobił tą maszynkę, nigdy nie wymieniał nią oleju. No i co? To jest taka skrzynia, znaczy coś podobnego jak w Mercedesie. No, nawet taką samą kostkę ma i takie same tutaj wejścia. Ale miarka nie pasuje od Mercedesa. Taka ciekawostka, chyba specjalna do Jeepa. I co wam tutaj jeszcze powiem? Tutaj ktoś podniósł zawieszenie, chyba założył jakieś sprężyny. Sporo dłuższe. Chyba nawet widać. I co tutaj się dzieje? Już wam pokazuję. Wał jest pod tak dużym kątem, że zerwało to osłonę. Nawet widzisz, że ten kąt jest taki nienaturalny. Jak go opuszczę, to on tam troszeczkę siada, ale to jest wciąż za duży kąt. No tutaj coś pękło. Także no... Muszę to umyć, posprzątać. Filterek jest chyba też taki jak w Mercedesie, nie wiem nawet. Także musiałem tak, taką złączkę dać tutaj na przewód, a taką do skrzyni. No jakby były dwie takie sama jak ta, no to by było elegancko, no ale... Oczywiście najważniejsza sprawa przed wydaniem do klienta to sprawdzamy, czy nic nie cieknie. No tutaj mi się udało to tak zrobić, że nie cieknie. To słychać to takie dziwne, jakieś takie brzęczenie. Tak jakby drgał DPF albo katalizator. Ale to jest, już wam pokazuję z czego. Dlatego, że to jest uszkodzone. Ten łącznik elastyczny, to samo jest w Volkswagenach, także mam doświadczenie. Ford Transit Connect, a jeszcze przebieg, 90 tysięcy. I co? Zapchany DPF. Na szczęście procedura wypalenia wystartowała, więc już jest dobrze. O ile Volvo znalazłem, mi się wydaje, przyczynę zapchanego DPF-a, to tutaj nie ma jakiejś takiej przyczyny. Nie wiem, jakaś rurka pękła czy coś. Także tutaj i jestem sceptyczny, ale w Volvo jestem optymistycznie nastawiony i uważam, że będzie ten samochód jeździł. Tutaj nie wiem,
temperatura tutaj maksymalnie jaka była to chyba 580 stopni. Niektórzy twierdzą, że ma być 800, 700. No chyba nie. Także poczekamy sobie. No przebieg ma mały, ale jest taki troszeczkę zdewastowany ten samochód. Szyby jednej nie ma, tam widać chyba. Także mam nadzieję, że postęp wypalania pokrywa się z tym paskiem. A przy okazji, że mam chwilę czasu na pogawędki z wami, to tak jak powiedziałem wcześniej, że wolty nie ładują akumulatora, tylko ampery. I tutaj nawet widać, że jest 13,7 tylko, więc pewnie niektórzy chcieliby wymieniać alternator. I powiem wam, że mój ojciec kiedyś miał taką maszynę, ona chyba jeszcze jest, albo ją wyrzuciłem, nie pamiętam. I ją się wpinało między klemę a akumulator i można było sprawdzić, ile amper daje alternator. Także wtedy było wiadomo, że jest wszystko ok. Tak z ciekawości jeszcze sprawdzę, jakie ciśnienie będzie po wypaleniu. Przed wypaleniem dochodziło mi tak no powyżej 200, 220 mbar, także za dużo. W teorii to powinno być około 150, ale wiem, że i zdarza się też, że jest mniej, do 100 tak. Słuchajcie, tutaj taka szóstka naszego rodaka. No i ktoś tutaj wymieniał rozrząd podobno. No, rozgłosy nie są zbyt ciekawe. Brzmi to tak jak rozrząd po prostu. Ktoś tutaj... Tak jakby z lewej głowicy. Nie no, masakrycznie jest, masakrycznie. Prawe jest ok. Tutaj doktor będzie sprawdzał zaraz. Udało mi się naprawić Peugeota. Już myślałem, że to Citroen. I tak. Tutaj ten przewód, właściwie te dwa przewody od kanu. Jeden był urwany i to ja tutaj zrobiłem. Puściłem tutaj po prostu taki ekstra przewód, ponieważ w tej wiązce chciałem się tam przez tą wiązkę przebić, ale ona jest sklejona, tam nic nie przełożymy. Chciałem robić dziur i znalazłem taki mały przepust. Nie wiem, czy go będzie widać. O tam. I ten przewód sobie tędy biegnie. Także jakby się jeszcze raz urwał, to by było łatwo zdiagnozować. W środku wygląda to tak. Kontrolki gasną. Jak nie było tego połączenia kan, to świeciła się kontrolka od poduszki pasażera, że jest nieaktywna. To zobacz, jakie błędy są. I poskładam to i będzie banglać. Klient coś nie za bardzo chciał naprawiać, bo coś mi tam za drogo chyba wychodziło, ale skąd się zdecydował. No niestety, żeby tutaj się przekopać, tak, musiałem zdemontować to całą, ten cały komputer BSI. O, BSI. Ostatnio nie wiedziałem, jak to się nazywa. Tu jest napisane BSI. Tutaj zrobiłem w tej wykładzinie taki otworek, przewody polutowałem, przepuściłem. Także to tak się wydaje, że to jest tylko, nie wiem, 15 minut roboty, ale to nie jest 15 minut roboty, to jest około 2 godzin, żeby to dobrze zrobić. Już nie wspomnę o diagnozowaniu takiego problemu, bo to też nie jest wcale łatwe. Tutaj takie stare Subaru i powiem wam, że jeszcze śmieszniejsza sytuacja niż z Kiją. Tutaj jest taki włącznik. Jest napisane na nim, nic nie jest napisane, ale w innych Subaru jest napisane position. To jest włącznik od świateł pozycyjnych. Jeżeli go włączymy, po prostu światła nam się świecą, bo tutaj na tych pokrętłach to nie działa. I klient mówi, że światła się cały czas świecą. Więc wyciąga sobie jeden bezpiecznik. Oj. Więc gdy ja go włożę, kiedyś oglądałem takiego pornusa, i typ mówi, chyba jednak sobie włożę. I teraz tak. I
I te światła tam się zaświecają, nie wiem czy widać. I zostawił to tak i mówi, że światła cały czas świecą. Więc wyciąga bezpiecznik. Wystarczy tylko włącznik ten przyłączyć. No, mógł nie wiedzieć, ja też tego nie wiedziałem. Ale już wiem, bo miałem takie Subaru. Podobne. No. Volvo z silnikiem 1.6 HDI. I tak, wymieniam turbo. Mam też tą rurkę nową. Często się pytacie, dlaczego tej rurki nie wymieniam. Znaczy czasem ją wymieniam, czasem nie, ponieważ już wam tłumaczę. Znaczy to chyba każdy zrozumie. Jeżeli klient nie chce jej wymieniać, to już ja nie będę mu wymieniał na siłę, kto za nią zapłaci. Jeżeli klient chce, to wymieniamy oczywiście, nie? Także chyba logiczne, nie? Klient decyduje, co wymieniać, za ile, kiedy, a nie warsztat. Taki warsztat, który wymienia części bez konsultacji z klientem, no to nie, to nie my. Turbinkę mam zamontowaną do Volvo. Pokażę wam, co się stało w starej, że przestała pompować. A stało się to, nie wiem czy to widać, chyba widać, rozleciała się geometria. Tutaj gdzieś były te blaszki, nie wiem czy one są. O, tak to wygląda. Ma też tutaj delikatne luzy na wałku. No ale wałek jest też uszkodzony, znaczy nie wałek, tylko wirnik. Bo kawałek tej jednej kierowniczki po prostu wpadł gdzieś tutaj i gdzieś tam ocierał o to. Dobra, nieważne, ale powiem wam, że nie jest tak wcale łatwo zdiagnozować, bo niby turbo się kręci, a nie pompuje, nie? Także no nie jest tak łatwo zdiagnozować. Sprawdzałem wszystkie rury dolotowe, wszystko jest szczelne, a nie ma ciśnienia na turbinie, także nawet teraz już będę wiedział, że takie cyrki się dzieją. Geometria zrobiona z puszki po konserwie tyrolskiej. Dobra, zobaczymy co tam na szrocie tutaj stoi. Wolwiaczek na razie jeździ. Nie ma problemu. O, widzę jakaś Mazda, tam jakiś Golf, szósteczka. Co jej się stało? Pewnie zardzewiała. Powiem wam, że takie Volvo jest najlepszym Fordem z tamtego okresu. Najlepiej się tym jeździ. Jest najlepiej chyba wykonane. I co wam jeszcze powiem. Silnik dwulitrowy, który ma niby tylko 17 koni więcej, czy tam 16. Ale między 1.6 jest totalna, jest przepaść po prostu. Przepaść. Jeżeli chodzi o jazdę. Ten dwulitrowy to jest naprawdę przeciąg, a ten 1.6 jest taki trochę ociężały. No da się tym jechać, ale myślę, jakby tutaj zapakował 4 osoby, to byłby problem z jakimś takim sprawnym wyprzedzaniem. Także powiem wam, jak wyglądała cała sytuacja z Wolwiaczkiem. Więc tak, klient przyjechał z problemem braku mocy. No i był błąd EGR-u. Wymieniliśmy EGR, moc nie powróciła. No więc klient powiedział, że za niego nie płaci. Ok, zdemontowaliśmy. Szukaliśmy dalej. No i teraz znaleźliśmy to turbo. Ja wymieniłem to turbo. Przejechałem się. Dosłownie jak skończyłem nagrywać tamten urywek, wyskoczył mi check engine. Podłączam kompa, błąd EGR-u. Check engine i silnik stracił moc. Także nie wiem, co teraz mamy zrobić. No klient, no moc jest niby, nie? No ale może w każdej chwili ją stracić. No widzicie, no tak to jest z klientami. Tutaj w tych EGR-ach jest jakiś problem elektryczny, no tak jak w każdym elektrycznym EGR-ze. Kiedyś EGR-y były pneumatyczne właśnie po to, żeby elektronika nie stykała się z wysoką temperaturą. Tutaj się tak dzieje w Peugeotach, że po prostu ten EGR się psuje. No musimy z tym żyć. Także jeżeli to jest błąd taki jakiś elektryczny, to jego się da wykasować, ale on zaraz powraca. Albo za tydzień powraca, także no taka sytuacja, musimy z tym żyć. Wolwiaczek V70 2003 rok, prawdziwa R-ka. Chyba 220 kW ma. Jak wygląda w środku? No ma to też jakieś takie liczniki kolorowe. I co mu dolega? No mianowicie kompletny brak mocy. Jest jakiś błąd na temat przepustnicy. Co tutaj na szybko można sprawdzić po odpięciu tej kostki? Samo odpięcie tej kostki nie jest łatwe.
Trzeba się tutaj szarpać i zdzierać ręce. No i co, oglądamy sobie przewody, czy gdzieś nie jest któryś przerwany, przetarty, ale przewody są tutaj w dobrej kondycji, są grube takie. Z tego co szef mi mówił, to jest stały problem w tych pojazdach, te przepustnice psujące się. Także taki tydzień w Olwiaczku. Zaraz też napiszę, że poza awaryjna marka. Kolejne Volvo. Tym razem akumulator jest totalną padliną, ale dlatego, że nie ma ładowania. No to tutaj jest. Patrzcie, dziura w donocie. Masakra. Tutaj po takim napięciu widać, że ewidentnie nie ma ładowania. Wyłączam światła, napięcie podskakuje. Więc co wam powiem? Powiem wam tak, że wymiana alternatora tutaj jest naprawdę super przemyślana. Tutaj mamy takie trzy śruby i tutaj taką jakby klamrę, która przytrzymuje ten bolec. Śruba z góry, także no fajnie zrobione, fajnie. Także ładowanie nowego alternatora. Znaczy nowy, on jest regenerowany chyba. 14.42, idealnie. Takie Volvo stare V40, 1.8 silnik i tak, żeby wymienić to koło, to trzeba tak, zblokować wał. Blokada do wału jest pod rozrusznikiem, więc trzeba go zdemontować. Tutaj trzeba zdemontować zaślepkę i tu jest taki czujnik położenia wałka. Także, o, tu jest. I co wam tu jeszcze pokażę? Zaraz wam coś pokażę. Tak ktoś wymieniał olej. Wszystko czarne, zaklejone. Koło się uszkodziło, no nie dziwne chyba, nie? Tutaj tak samo, wszystko zaklejone smołą taką, więc można sobie asfalt położyć z tego. No i tak sobie Wolwiaczek śmiga. No niestety ktoś tutaj oleju nie zmieniał. No i tak to wygląda. No masakra, masakra. Ten silnik wychodził i chodził bez żadnych remontów, no ale niestety no. Jeszcze raz przykazujemy. Także to ostatni samochodzik w tych ciekawostkach. Pozdro i do następnego.